Moja historia. Katarzyna Widera Podsiadło, dobry wieczór. Witam Państwa bardzo serdecznie, naszych słuchaczy, ale przede wszystkim witam dzisiaj naszych wspaniałych gości, zacnych i pięknych i cudownie brzmiących. I myślę, że w niczym tutaj absolutnie nie przesadziłam. Państwo zresztą sami zaraz będą mieli okazję posłuchać. Państwo Iwona i Piotr Kaczmarkowie są z nami. Dobry wieczór. Dobry wieczór. Powiedziałam, że pięknie brzmiący goście, dlatego że dzisiaj synów z nami nie ma, synów państwa Kaczmarków, Adama i Wojciecha nie ma, jestem z rodzicami śpiewającymi, czyli z częścią śpiewającej rodziny, śpiewającej muzykę klasyczną. I to już Państwu pewnie wiele powie, ponieważ oglądalność Państwa na kanale YouTube jest bardzo, bardzo duża. Syna moich gości Państwo znają, bo występował w jednym z popularnych programów Mam Talent, ale o tym wszystkim mam nadzieję, że rodzice sami opowiedzą, ale zacznijmy od Was, no bo to wydaliście Państwo początek temu wszystkiemu. Jak się to zaczęło? No zaczęło się po prostu tak, że poznaliśmy się na studiach w Akademii Muzycznej w Łodzi. Razem studiowaliśmy. Po drugim roku wzięliśmy ślub. No i od tego czasu jesteśmy razem. Na studiach już urodził nam się nasz pierwszy synuś Wojtuś. Dlatego pewnie jest też tak obciążony muzycznie. A zaraz po studiach urodził się Adam, a jeszcze w międzyczasie pojawiła się Ania, nasza córeczka. I tak to wszystko się zaczęło. My śpiewaliśmy, dzieci słuchały. No i siłą rzeczy tak wyszło. Nie zniechęciły się, wręcz odwrotnie. Córka wprawdzie nie chce śpiewać, ale synowie no na razie śpiewają. Zobaczymy, co będzie dalej. Odciągaliśmy ich od tego śpiewania jak tylko mogliśmy, ale się nie udało. Dlaczego odciągaliście? No bo to trudny bardzo zawód i... Wiemy, ile kosztuje po prostu takie życie artystyczne, jak to wygląda. Czasami odbywa się to niestety kosztem rodziny. U nas na szczęście udało się pogodzić i pracę, i rodzinę. Także jesteśmy jednymi chyba z nielicznych szczęśliwców. Natomiast no, nie posyłaliśmy ich do szkoły muzycznej, ponieważ jakby sami z siebie nie przejawiali takiej wielkiej ochoty. Oni owszem lubili śpiewać, ale nic poza tym. No a przyszedł czas, kiedy sami zdecydowali, że no, chcą spróbować sił w tym kierunku. I próbują. Zobaczymy, co z tego dalej wyjdzie. Jesteście Państwo tymi, przepraszam, tak się wyrażę, typowymi rodzicami, którzy widząc to, co trzeba poświęcić w życiu dla dobra wykonywanej przez siebie pracy, powoduje, że tak często mówią, ja też mówię, byleś tylko nie chciał być dziennikarzem, bo to trudny kawałek i wyczerpujący kawałek chleba. No niemniej jednak coś was w kierunku studiów muzycznych pchnęło i w waszym życiu też się jakoś ta pasja muzyczna objawiła i urodziła. Tak. Ja jestem absolwentem technikum kolejowego w Koluszkach i właśnie stąd wzięła się ta pasja i dlatego postanowiłem zdawać do Akademii Muzycznej w Łodzi i rozwijać ten talent. Tak, to prawda. Mąż jest takim typowy, obciążony genetycznie. Nie, oczywiście zawsze się śmiejemy, bo w moich genach to faktycznie jest dużo tych muzycznych takich zarodków, bo dziadkowie moi i grali na instrumentach, dziadek śpiewał przez wiele lat, był pierwszym tenorem opery poznańskiej, wrocławskiej, natomiast zawsze właśnie się śmiejemy, że no mąż jest samorodkiem po technikum kolejowym, także. Ale w 1934 roku Jan Kiepura przejeżdżał przez Koluszki i miał postój. Także Jan Kiepura jest tam z waszych stron, dlatego też chyba zainspirował mnie i dlatego to technikum kolejowe i to śpiewanie, to razem. A ile? No rzeczywiście, czuję się dosyć mocno rozbawiona, ale proszę powiedzieć, jak pan odkrył w sobie ten talent i tę pasję? Nie wiem, przez kilka lat też jakby uprawiałem sport, biegałem i na tych obozach wszędzie gdzieś tam wyśpiewywałem różne arie, różne piosenki, pieśni i chyba to się ludziom podobało i no i tak postanowiłem śpiewać po prostu. Domyślam się, że... Nie gwizdali, no to... Domyślam się, że środowisko najbliższe pana było mocno zaskoczone. Tak. Dodam, że dziadek był kolejarzem i tata był kolejarzem, także... No, Słynne powiedzenie, kto ma w głowie olej, ten idzie na kolej, więc wszyscy liczyli na to, że mąż też będzie przynajmniej maszynistą, no ale wyszło inaczej. Na szczęście wyszło inaczej.
Także możemy sobie wspólnie śpiewać. Poznaliście się Państwo i pamiętacie to wasze spotkanie pierwsze? No nie wiem, no coś było takiego, co musiało zaiskrzyć? Zwróciliście z jakichś powodów na siebie uwagę? Tak, właśnie zawsze wspominamy podczas takich rodzinnych spotkań, że mój mąż bardzo dobrze pamięta moją mamę z egzaminów, bo wspierała go bardzo duchowo, tak. Natomiast mnie nie pamięta w ogóle. No ale jakoś tak chyba przez tą mamusię teściową później zostało, że jednak zwrócił na mnie uwagę, a ja na niego, no i jakoś tak się zaczęło. Za malutka byłaś po prostu, mama twoja dużo większa i dlatego zwróciłem na nią uwagę, a nie na ciebie. Nie, po prostu dobrze jest sobie chody u teściowej zawsze wyrobić, więc... Nawet jeżeli robi się to zupełnie na początku nieświadomie, bo jak słyszę, to się później wszystko wydarzyło. No dobrze, a po studiach jak potoczyły się wasze losy? Tak naprawdę, tak jak wspominałam, ja śpiewałam egzamin dyplomowy, bo u nas się śpiewało egzamin, będąc w ciąży z córeczką naszą w 6 miesiącu i po studiach miałam przerwę, siedziałam po prostu z dziećmi. W międzyczasie już pracowałam też w Teatrze Wielkim w Łodzi, ale no miałam tą możliwość, byłam tą szczęśliwą mamusią, która mogła wziąć urlop wychowawczy. I faktycznie Adaś skończył 3 lata i ja dopiero wróciłam do pracy, także no, dzieci siedziały ze mną w domu, a mąż cały czas śpiewał. I śpiewał nam w domu i śpiewał razem ze mną, troszkę koncertowaliśmy, a tak naprawdę no, ja wróciłam do śpiewania dopiero właśnie jak dzieci do przedszkola poszły do szkoły i z powrotem jakby wróciliśmy na nasze tory artystyczne. No ja zacząłem śpiewać na piątym roku. W Wyższej Szkole Muzycznej dostałem się do Teatru Muzycznego w Łodzi i tam zacząłem śpiewać, ale ponieważ te pensyjki w tych teatrach nie były zbyt duże, to szukałem czegoś, żeby coś zmienić i okazało się, że był wakat w Zespole Artystycznym Wojska Polskiego i, no i tam się dostałem jako solista i tam przez 7 lat śpiewałem, poznałem wiele ciekawych osób i zwiedziłem kawałek świata i, no i całą Polskę prawie, no bo te koncerty weekendowe. Także taka dłuższa przygoda była w Warszawie z tym zespołem i ze śpiewaniem. Potem były różne drogi, bo tak jak mówiliśmy, zawód artystyczny jest bardzo trudny i żeby pogodzić go z rodziną, no to przede wszystkim trzeba pracować i zarabiać pieniądze, no co tu dużo mówić, więc no, robiliśmy różne rzeczy ciekawe. Ja pracowałam w szkole, w warsztatach terapii zajęciowej, ale właśnie odkąd synowie, że tak powiem, pokazali się światu, że potrafią troszkę śpiewać, to stwierdziliśmy, że no może nie trzeba tego wszystkiego zaprzepaszczać, że spróbujemy swoich sił razem, po prostu jako rodzina. No i chyba to się udało. No to się z pewnością udało, o tym za chwileczkę nasi słuchacze będą mogli się przekonać, bo już za chwilę zaprezentujemy Państwu jeden z utworów, które rodzina rodzinnie wykonuje. Penso, pensogno così, non ritorni mai più. Mi dipingevo le mani dalla faccia di blu. Poi d'improvviso venni dal vento rapita. Incominciavo a volare e in cento finito. Di stare lassù e volavo, volavo felice più in alto di sola ed ancora più su mentre il mondo pian piano spariva lontano laggiù una musica dolce suonava soltanto per me. Dipinto di blu,
felice di stare lassù, nel blu dipinto di blu, felice di stare lassù. Ciao e ciao. Ancora e poi per sempre ti perderò come una fiamma, l'amore passa, c'è la una volta, poi non c'è più. Ciao, ciao e piatto, dimmi cos'è, vorrei trovare parole nuove, ma piove, piove sul nostro amore. Ai serra non ne me ne sa niente, tu sai do. Tu sai, adò, adò, sto colle ingrata che io dispiette, far me non può, far me non può. Adò, lo fuoco coce ma si fuie, te lascia sta, te lascia sta. E non te colle in presso non ti struie, solo guarda, solo guarda. Yame, yame, kupu yame, 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 kupu yame, yame, funiculi, funicula, funiculi, funicula, kupu yame, yame, funiculi, funicula, yame, yame, kupu yame, 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 kupu yame, yame, funiculi, funicula, funiculi, funicula. Vaya funiculi funicula. Stai lontana chi sul cuore, a te volo co pensiero. Niente voglio, niente spero, ca te niente sempre fiancia a me. Si sicuro chi st'amore, come so si scura già. Oh, cuore, si stato primo amore, lo prima lorde mo sarai per me. Oi vita mia, oi cuore, chi sto cuore, si stato primo amore, lo prima lorde mo sarai per me. Moja historia. Dziś w mojej audycji gośćmi są Iwona i Piotr Kaczmarek. To małżeństwo śpiewające, ale na małżeństwie się nie kończy, bo jest cała rodzina śpiewająca. Jeszcze dwóch synów śpiewa, choć w rodzinie jeszcze jest córka. Dlaczego córka do tej pory, jak pani myśli, mamo, zapytam, nie przekonała się do śpiewania? Myślę, że ona zawsze mówi, że no nie może być pięciu wariatów, że jeden jakiś mądry musi w rodzinie funkcjonować, więc ponieważ my jesteśmy artystami, no to ona musi twardo po ziemi stąpać. Tak naprawdę miała jako dziecko predyspozycję, ale bardziej jej pasją jest taniec. Zdecydowanie poszła w tym kierunku i spełnia się i naprawdę bardzo fajnie jej to wychodzi. Także myślę, że dobrze. No, to już by było to już by była przesada, jakbyśmy wszyscy śpiewali. To ja się bardzo cieszę, bo nie mam, że tak powiem, żadnej konkurencji w naszej rodzinie w tym momencie, a gdyby córka już była na scenie, no to jednak jest to zawsze druga kobieta, młodsza, piękniejsza, więc
No co tu dużo mówić. No cóż, wie pani, jakie my jesteśmy strasznie kobiece. Kiedy pani to mówiła o córce, to moja kolejna konkluzja miała być do tego taka, że nie ma pani konkurencji, czyli jak typowa kobieta. No ale to w takim razie, panie Piotrze, czy pan czuje swoich synów jako konkurencję, czy w jakiś inny sposób odbiera ich na scenie? Nie, chyba w inny. Nie zastanawiam się nigdy nad tym. Raczej... Bo nie jest kobietą. Raczej duma mnie rozpiera. Raczej się cieszę, że są, że mogę ich słuchać, mogę patrzeć na ich rozwój. Nie traktowałem ich jako konkurencję. Jestem z nimi, bo chłopcy zaczęli swoją przygodę od sportu, od karate, bo prowadziliśmy klub przez 10 lat. Oni doszli do brązowych pasów w karate Kyokushin. Właściwie wygrywali wszystkie zawody, na których byli. Także oni predyspozycje mieli bardzo do sportu. Mogli zostać mistrzami Europy czy świata. Natomiast wybrali ten śpiew i tak to ciągniemy. Tata, który mężczyzna zawsze, mężczyźnie zawsze do sportu bliżej. Wobec powyższego, czy tato jednak troszkę... Może nie rozpaczał, może to za duże słowo, ale czy nie było żal takiej zaprzepaszczonej kariery sportowej? Nie. Chociaż mówię, spędziłem z nimi tą karierę, bo jeździłem z nimi na te zawody, trenowałem z nimi również. Też jestem instruktorem sportu walki, mam czarny pas w karate Kyokushin. Natomiast widziałem w nich predyspozycje i słyszałem. Jeśli tak wybrali, taki rozwój, może przez chwilę, ale tak już jest w życiu po prostu. Ja tu się oczywiście muszę wtrącić, bo przecież nie mogę już wytrzymać. Prawda jest taka, że czy w sporcie, czy w życiu artystycznym jest dokładnie tak samo trudno. Nie jest to łatwa droga i poza tym... Zawsze trzeba robić to, co jest bliższe sercu. Widocznie jednak bardziej im w tej duszy ta muzyka grała niż ten sport. Wiedzieli, czym smakuje jedno i drugie. Wybrali muzykę, więc jest jak jest, tak? I ja to aż mam ochotę zapytać, co jeszcze nietypowego w waszym życiu można odkryć? Bo właściwie czego człowiek nie dotknie, to okazuje się, że nie pojawiło się tak zwyczajnie, normalnie. To co pan o koluszkach mówił i tym kolejarstwie, że coś wyrosło z pasji i tak dalej, tylko był najpierw kolejarz. Tutaj chłopcy mogli sięgnąć po zaszczyty w karierze sportowców, wybrali muzykę. Czy coś jeszcze mnie tak możecie czymś zaskoczyć w życiu? Pewnie by się coś znalazło, ale myślę, że taką drobniutką jakąś tajemnicę musimy mieć, bo jak wszystko powiemy, w pierwszym wywiadzie nikt nas nie będzie chciał już ani słuchać, ani oglądać, bo już wszyscy będą wszystko wiedzieć, także resztę zostawiamy na następne wywiady. Dobrze, to ja się już w takim razie umawiam, może wtedy uda się jeszcze sięgnąć po coś. Natomiast teraz mam pytanie właśnie o początki tego wszystkiego. To było takie z rozmysłem, takie, że tak powiem brzydko, może nie, marketingowe działanie, bo spojrzeliście państwo na rynek, aha, tego mamy dużo takiej muzyki, ale jest luka w muzyce klasycznej i tutaj by może spróbować, czy też to tak z serca, z głębi wyrosło, bo to kochacie po prostu. Nie, to z głębi wyrosło, dlatego że to kochamy. Też mamy takie głosy, taką budowę anatomiczną i dlatego to akurat jest ta klasyka. A to, że rodzina, to też nam podpowiedział kolega ze Śląska, kabaret Czesław, czy kabaret Tenor. Czesiu z nami studiował na ostatnich latach, a on gdzieś pochodzi pod Bytomia. Także on nam podpowiedział, że musimy uderzyć w rodzinę, bo jednak to jest siła. I tak to się stało. Znaczy my chcieliśmy przede wszystkim promować chłopaków. Bo oni się pokazali w Mam Talent i wiadomo było, że oni są jakby wizytówką tutaj tego naszego nazwiska. Natomiast właśnie ten przyjaciel nam powiedział, że słuchajcie, braci różnych jest już troszkę na rynku, może nie w klasyce, ale istnieją, natomiast całej śpiewającej rodziny z rodzicami synów nie ma po prostu w Polsce na pewno. Nawet później przeglądał i się śmiał, mówił, że nawet z tego, co on się orientuje, to i w Europie chyba nie ma takiej rodziny, gdzie cztery osoby by śpiewały faktycznie klasycznie. I jakby przekonało nas to, żebyśmy my się do nich też dołączyli. Nie ukrywam, że dla nas to było wielkie wyzwanie emocjonalne, bo jednak śpiewać na scenie z dziećmi, kiedy oni śpiewają o mamie piosenkę i tak dalej, kosztowało nas to wiele zdrowia. Natomiast faktycznie to jakby złapało za serca ludzi, bo to jest takie
nasze prawdziwe, my się dobrze ze sobą czujemy na scenie, nie mamy przed sobą żadnych tajemnic, żadnych oporów, nic nas nie dzieli, a łączy nas bardzo, bardzo wiele, także myślę, że ta prawda to jest to, co się po prostu ludziom podoba i to co możemy sprzedać od siebie. Wspomnieliście Państwo o Mam Talent, to chciałabym ten wątek troszeczkę rozwinąć. 2016 rok to był, prawda? Tak, tak, oczywiście. Ja może powiem, bo nie wszyscy o tym wiedzą. Widać po dzieciach, że to było dawno temu. Nie wszyscy o tym wiedzą, że tak naprawdę to, nie wiem, koło kilkudziesięciu maili wysłała nasza córka do programu Mam Talent w tajemnicy zupełnie przed wszystkimi. Nikomu nic nie mówiąc wysyłała chłopaków filmiki, bo no chciała, żeby ktoś ich zauważył, bo jej się podobało, że śpiewają i w ogóle. I w momencie, kiedy faktycznie oni dostali jakby zaproszenie na przesłuchanie takie już przy jury, przeszli jakby te precastingi takie, gdzie się no pierwsze jedzie, tylko od razu zostali zaproszeni do programu, to ona dopiero wtedy mi o tym powiedziała. Jak powiedziała mnie o tym, no to stwierdziłyśmy, że wypadałoby chłopakom powiedzieć. Kiedy oni się o tym dowiedzieli, to była wielka afera w domu, bo oni powiedzieli, że nigdzie nie jadą, ich nie interesują takie programy, oni nie będą nigdzie śpiewali, nigdzie się pokazywali, no bo im na tym nie zależy. No ale oczywiście stwierdziliśmy, że trzeba jakoś to przekonać ich, no i udało się, przekonaliśmy ich. Nie ukrywam, że kosztowało ich to bardzo, bardzo dużo zdrowia, bo udział w takim programie dla ludzi, którzy mają bardzo dużą wrażliwość, jest naprawdę dużym wyzwaniem, bo to wszystko pięknie wygląda oczywiście. W telewizji, tak. W telewizji, kiedy się już ogląda te efekty finalne, natomiast cała reszta od zaplecza, jak ktoś kiedykolwiek był w takim programie, to wie, o czym mówię. Więc kosztowało ich to dużo zdrowia, natomiast prawda jest taka, no nie ukrywajmy, że media są największą potęgą i największą reklamą i ich pokazanie się w programie Mam Talent tak naprawdę no, pozwoliło nam robić to, co robimy. No, tu nic więcej się trzeba dodać. Pokazali się z bardzo dobrej strony, uważam, jako no, właściwie Adaś był dzieckiem, tak? No, Wojtuś już był takim nastolatkiem. Natomiast mówię, jako bracia zaistnieli też, wpadli ludziom do serca bardzo głęboko, bo do dzisiaj wszyscy wspominają, ktokolwiek jest na koncercie, zawsze przychodzą i mówią, że ten występ Adasia po prostu Mam Talent, no to zapadł im głęboko w sercu, także no myślę, że ten udział po prostu pozwolił nam ruszyć z miejsca. No tak, no ale nie spodziewaliśmy się takiego aż tak dużego sukcesu, że oni naprawdę... Pomimo tego, że oni nic nie wygrali, oni nawet nie doszli do półfinału. No ale to są pewne układy już takie wewnętrzne i myślę, że, że oni wszyscy byli zaskoczeni poziomem, jaki prezentowali chłopcy. Ale same te cyfry, no Adam prawie 41 milionów oglądalności, Wojtek prawie 26 milionów, no to się później no, przekłada na jakąś tam internetową popularność. Oh, my Christ.
na vocella, un poco poco rillo a passo li a tella. Moja historia. milionów wejść, tyle mają dzieci Iwony i Piotra, którzy wystartowali w 2016 roku w programie Mam Talent, którzy śpiewają muzykę klasyczną i którzy się szalenie spodobali i którzy zaczęli śpiewać ze swoimi rodzicami na scenie. No to w którym momencie wam się ten pomysł zrodził? Już po Mam Talent to było, tak? Tak, zaraz po. To znaczy tak naprawdę my śpiewaliśmy już troszkę wcześniej, wspólnie próbowaliśmy. Adam z nami występował podczas naszych koncertów w Koluszkach. Mieliśmy wcześniej, jak byli bardzo takimi małymi dziećmi, koncerty kolędowe tutaj u nas w naszym mieście. Później troszeczkę my śpiewaliśmy, koncertowaliśmy, to czasami Adam był sam zapraszany, ale rodzinnie tak naprawdę to zaczęliśmy śpiewać tak na poważnie, właściwie od końca 2016 roku. Tak się zaczęła ta nasza droga, taka wspólna, artystyczna. Przez dłuższy czas też śpiewaliśmy w agencji Bogusława Morki i z nim śpiewaliśmy koncerty i później on też zaczął zapraszać chłopców i zobaczyliśmy, że to po prostu, jak są przyjmowani przez publiczność, jak to wygląda. I dlatego w 2017 roku postanowiliśmy założyć własną agencję i działać na własnych zasadach. Co się od tego czasu wydarzyło? Co się wydarzyło? No zaśpiewaliśmy z kilkaset koncertów, troszkę pojeździliśmy po Europie, troszkę po świecie, bo i w Ameryce byliśmy dwa razy. No myślę, że fajna przygoda tak naprawdę dla nas. No, myślę, że mamy fajną atmosferę. Spędzamy sporo czasu w samochodzie razem czy w samolotach i jak na razie się dobrze bawimy tym wszystkim. Przy okazji zarabiamy jakieś pieniądze na utrzymanie i zbliżyliśmy się do siebie po prostu w tym trudnym momencie dla chłopców, gdzie dorastali, to no, po prostu byliśmy z nimi cały czas. Tak, my się cieszyliśmy jako rodzice, że ich jako nastolatków mamy pod swoimi skrzydłami i pod opieką. Prawda jest taka, że nawet nie mieli za dużo czasu na to, żeby myśleć o jakichś wielkich głupotach, no bo weekendy wtedy, kiedy wszyscy się bawili, to oni raczej spędzali z nami w samochodzie właśnie i na koncertach. Ale myślę, że to dla nich też taka życiowa nauka, że pieniądze się nie biorą z nieba, że trzeba też na nie zapracować, że trzeba od siebie wiele dać, żeby cokolwiek potem dostać. I myślę, że to procentuje już dzisiaj, a będzie procentowało też im w przyszłości. Przez te kilka lat udało nam się nagrać 4 płyty. 2 płyty nagrali chłopcy, Marzenia się spełniają, to była pierwsza płyta, później Pieśni napolitańskie. I te płyty cieszą się dużą popularnością. Później nagraliśmy wspólną płytę Najpiękniejsze melodie świata i Najpiękniejsze polskie kolędy. Także uważam, że na te kilka lat to... No biorąc pod uwagę, że 2 lata mieliśmy wycięte w ogóle z życia przez pandemię, która dopadła nas wszystkich, ale chyba kulturę tak naprawdę najbardziej. I przy takiej działalności, jak my prowadziliśmy, no to my byliśmy po prostu pozbawieni pracy. Natomiast cieszymy się, że pomalutku to wszystko zaczyna wracać, że ludzie z powrotem chcą wychodzić, zaczynają słuchać. I no jest nadzieja na to, że ten dołek wreszcie przestanie być dołkiem i zacznie być górką. I muszę powiedzieć, że bardzo mało na Śląsku śpiewamy. Tak naprawdę 2 razy byliśmy w Rudzie Śląskiej, ale 2 razy była pełna sala. Tam nas ludzie bardzo fajnie też przyjmują. Natomiast... No musimy teraz zacząć podbijać inne miasta na Śląsku. No. Tak, i stąd właśnie pomysł koncertów między innymi w Zabrzu i w Siemianowicach Śląskich. No ja się bardzo cieszę, Siemianowice to moje rodzinne miasto, co prawda teraz tam nie mieszkam, ale właśnie z taką nostalgią swego rodzaju do tej miejscowości rzecz jasna podchodzę, skoro jest moją rodzinną, tym bardziej się cieszę, tym bardziej będziemy jeszcze na zakończenie naszego spotkania zapraszać słuchaczy do wzięcia udziału w tych koncertach, aczkolwiek jeszcze chcę na chwilę wrócić do wątku, który pani zaczęła, bo ja jako
mama, również chłopców, choć u was też dziewczyna, no ale mówimy tutaj o tej koncertującej części rodziny. Ciągle tak sobie myślę, ale wy macie szczęście, wasze dzieci jeszcze ciągle z wami jeżdżą, moi nieco młodsi i już nie tak dalej, dzisiaj w samochodzie rozmowa, to jedziesz z nami na wakacje, absolutnie wybijcie sobie z głowy, 16 lat. Więc zazdroszczę, zazdroszczę i też się tak zastanawiam, czy macie taką świadomość tego, czy gdzieś w tyle głowy w ogóle o tym myślicie, bo to jest takie naturalne dla was. Występujecie rodzinnie na scenie, że w tych trudnych dla rodziny czasach promujecie jednak jakiś konkretny model, model rodziny. Znaczy myślę, że nie zastanawiamy się nad tym, że faktycznie może to być dla ludzi jakąś inspiracją, bo jakby nie to jest naszym priorytetem. Ale niejednokrotnie słyszymy o tym, że właśnie to, że my jesteśmy taką rodziną, że zawsze o sobie mówimy, że wspominamy o naszej córce, że nigdy tam nie zapominamy, że jesteśmy wszyscy razem, że to jest dla ludzi taka wielka motywacja właśnie, że oni się cieszą, że są takie rodziny, że można z dziećmi rozmawiać, że można z dziećmi pracować i że to wszystko naprawdę funkcjonuje. My się tego dowiadujemy od ludzi, ponieważ jakby... No nam się wydaje to takie normalne. Naturalne, to po prostu przyszło bardzo naturalnie. My nigdy nie mieliśmy jakichś konfliktów typu, że no nie, absolutnie ja będę robił to, albo ja będę robił tamto, a my im zabranialiśmy. Nigdy tak nie było. Do dzisiaj mają dalej oczywiście ten wybór pozostawiony, chociaż mają już też taką swoistą odpowiedzialność. Bo kiedyś no to wiadomo było, że my jakby wszystkim zarządzaliśmy, jedziemy na koncert, tak, no bo jak się umawiamy, no to jedziemy. Dzisiaj oni już są świadomi tego, że no to jest odpowiedzialność, że za to, żeby jakiekolwiek pieniądze zarabiać, no to trzeba z siebie właśnie, tak jak wspominałam, dać też bardzo wiele, więc no nie umawiają się na weekendy, imprezy jak robią, no to starają się wcześniej dopasować terminowo, żeby jednak no nie zakłócać tego rytmu pracy, który... jakby już im pomału wszedł w krew, no po prostu tak to działa. Natomiast no mówię, my się cieszymy niezmiernie, że ile się uda, że możemy być jak najdłużej z dziećmi, ale no nasz starszy syn już też z nami nie mieszka, przyjeżdża do nas jak są próby, koncerty, wyprowadził się do swojej, no myślę, że przyszłej żony, także... No to życie nasze rodzinne też pomału zaczyna wyglądać tak jak u wszystkich, tak? No za chwilę 24 lata kończy, no to już jest ten czas na opuszczanie gniazda. Ale rodzinnie cały czas nadal jesteśmy dużo ze sobą, no bo jeszcze mamy te koncerty. Czy myślą synowie już konkretnie o tym, że ich przyszłość to będzie przyszłość muzyczna, czy też jeszcze chociażby na wypadek no, różnych zawirowań życiowych, sama pani czy pan wspominaliście o tym okresie pandemicznym, że jeszcze jednak na drugiej nodze też trzeba stać, więc jakiś inny kierunek studiów, na przykład kolejarstwo? Nie, myślę, że kolejarstwo nie, natomiast no myślą i tak, zastanawiają się. My nie chcieliśmy w to wierzyć, jak nam wszyscy zawsze mówili, jak byliśmy młodzi, że dobrze jest mieć jednak drugi zawód i w ogóle, że no, śpiewanie jest piękne, ale różnie może być. Nam się wydawało wtedy, że tam tak gadają wszyscy, no jak to wszyscy. Natomiast oni sami to widzą. Oni sami widzą, bo po prostu mają przykład i nie trzeba ich jakoś przekonywać mocno do tego, że można śpiewać dodatkowo, ale że dobrze jest mieć coś w zanadrzu. Bo nawet jak się ma wyjątkowy talent, wyjątkowe predyspozycje i umiejętności, to czasami też to w życiu nie wystarcza. Trzeba jeszcze mieć troszkę szczęścia, troszkę... No wiele, wiele czynników się musi złożyć na to, żeby śpiewać na takim poziomie, żeby naprawdę dobrze żyć. Bo no, jak to zawsze, artyści to cyganeria, tak? Nie będziemy mówić, jakie są zarobki w teatrach, już nie mówiąc o teatrach dramatycznych, wszyscy o tym doskonale wiedzą i to jest ciężki kawałek chleba. Natomiast w momencie, kiedy ma się gdzieś za plecami świadomość, że ma się ten drugi zawód, czy jakąś taką drugą pasję, która może pozwolić na życie normalne, no to wtedy można sobie śpiewać z ogromną przyjemnością, a nie z jakimś tam stresem i zapleczem i bagażem takim obciążenia, że a jakby coś nie wypaliło, to co dalej? No właśnie, a co dalej w waszym życiu? Jakie macie plany? Na razie mamy plany koncertowe i dopóki, mówię, uda się jakby ciągnąć tą naszą działalność,
to będziemy to robić na pewno, ale no, ja mam zawód, mówię, pedagoga dodatkowy, także gdzieś w razie czego będę próbowała po prostu być może wrócić do szkoły specjalnej, zobaczymy. Mąż ma dużo wspólnego z leśnictwem, więc też zawsze gdzieś tam można wrócić. Także no, na razie próbujemy w śpiewaniu, bo to jest to, co kochamy najbardziej robić. Ale wiadomo, no jak się skończy, bo to każdy ma swoje 5 minut i te 5 minut kiedyś się kończy, no to myślę, że damy radę. Coś wymyślimy, do emerytury dobrniemy. No to czyli tak, leśnictwo, kolejarstwo, sztuki walki. No pan to rzeczywiście jest taki człowiek renesansu, chciałoby się powiedzieć. Ale pani wymieniła koncerty, więc tak. 25 lutego koncert w Siemianowicach, 26 w Zabrzu. Na te koncerty zapraszamy oczywiście naszych słuchaczy, prawda? Tak. Bardzo serdecznie. Zapraszamy, bilety można kupić na stronie internetowej Kup Bilecik albo w kasach ośrodków, także zapraszamy bardzo serdecznie. Całe rodziny zapraszamy. Tak, całe rodziny na koncert rodziny. Myślę, że no warto przyjść, bo zawsze muzyka na żywo to zupełnie inne wrażenia niż oglądanie w internecie czy gdziekolwiek indziej. Ja myślę, że nasi słuchacze po tym, co już usłyszeli w naszej audycji, są co do tego przekonani i o ile tylko sala pomieści, to zapewne przyjdą. Pewnie będzie pękać w szwach, czego państwu życzę, bo to zapewne też miłe jest, kiedy publiczności jest dużo i gromko was oklaskuje. Ja serdecznie dziękuję za rozmowę. Przypomnę, Iwona i Piotr Kaczmarkowie byli ze mną. Dziękuję państwu bardzo. Dziękujemy. Naszym słuchaczom też dziękuję. Do usłyszenia za tydzień o tej samej porze, mówi Katarzyna Widera-Podsiadło. Moja historia. Rozmowy Katarzyny Widery-Podsiadło w Radiu M. When marimba ready to start to play, dance with me. Make me sway like a lazy ocean hugs the shore. Hold me close, sway me more. Like a flower bending in the breeze, bend with me, sway with ease. When we dance, you have a way with me. Stay with me, sway with me. Other dancers may be on the floor, dear, but my eyes will see only you. Only you have that magic technique. When we sway, I go weak. I can hear the sounds of violins long before it begins. Make me thrill as only you know how. Sway me smooth, sway me now. Other dancers may be on the floor, dear, but my eyes will see only you. Only you have that magic technique. When we sway, I go weak. I can hear the sounds of violins long before it begins. Make me thrill as only you know how. Sway me smooth, sway me now. When marimba ready start to play, dance with me, make me sway. Like a lazy ocean hugs the shore, hold me close, sway me more. Like a flower bending in